Państwa serdecznie. Nazywam się Andrzej Fabianowski i przedmiotem naszego dzisiejszego spotkania będzie mesjanizm Adama Mickiewicza. Każdy wykład, oprócz różnych kontekstów, ma jakby swój główny temat, ma tekst, który jest jakby głównym bohaterem tego wykładu. I takim tekstem w naszym przypadku będą Księgi Narodu Polskiego Adama Mickiewicza. Dlatego bardzo proszę, żebyście Państwo mieli dostęp do tego tekstu w czasie wykładu, ponieważ większość czasu właśnie spędzimy na interpretowaniu takiej filologicznej obróbce, filologicznej właśnie, filologicznym rozumieniu owego tekstu. Oddaję głos panu profesorowi Bartoszowi Korzeniewskiemu. Dzień dobry Państwu. Chciałem powitać Państwa na YouTubie. Po 3 miesiącach chyba niewidzenia się, że tak powiem, ponieważ jak Państwo może częściowo pamiętają, część z Państwa może pamięta, mieliśmy już z tematyki romantycznej, a konkretnie z projektu u stulecie polskiego romantyzmu 5 spotkań w formie takiej właśnie wirtualnej. Były to spotkania związane z Mickiewiczem, z Darwidem, ze Słowackim, z literaturą romantyczną, z muzyką Lista. Tym był to też wykład online w Bibliotece Pedagogicznej we Wrocławiu pana profesora Fabianowskiego, Norwid Propedeutyka. To tytułem przypomnienia. W tej chwili ten projekt zasadniczo przenieśliśmy już do sfery realnej. Wkrótce będą wydarzenia odbywały się już z udziałem publiczności. Najbliższe takie, wykorzystam ten moment jeszcze teraz do tego, żeby zaprosić chętnych z Warszawy. Będzie to 14 sierpnia, ruszają z tego naszego projektu Dwustulecie Polskiego Romantyzmu spacery tematyczne szlakiem Fryderyka Chopina po krakowskim przedmieściu i nie tylko w Warszawie. One już w zasadzie trwają obecnie, ale w nieco innym, że tak powiem, w nieco innym projekcie funkcjonują. Natomiast od 14 sierpnia co tydzień, co sobotę o godzinie 16 zapraszam na takie spacery śladem Chopina i jego związków z innymi romantykami, między innymi ze Słowackim Mickiewiczem, czy też ze światem arystokracji. To jeśli chodzi o zapowiedź krótką tego, co z projektu polskiego romantyzmu będzie już w realnym świecie z udziałem publiczności. A dzisiaj bardzo się cieszę na ponowną obecność pana profesora Andrzeja Fabianowskiego, którego witam. Dzień dobry. Dzień dobry. Pan profesor Andrzej Fabianowski jest profesorem w Instytucie Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Jest jednym z najwybitniejszych polskich znawców epoki romantycznej. Trudno by było wymienić wszystkie książki, które pan profesor napisał, ale choćby tylko kilka ostatnich. Ostatnio w 2019 roku na przykład wydał pan profesor książkę Sonata Norwidowska, a wcześniej, rok wcześniej, Mickiewicz, Świat Żydowski. Wcześniej również, już w 1991 roku, pisał pan profesor o myśli politycznej Zygmunta Krasińskiego. Natomiast też wiele książek pod redakcją pana profesora, bardzo znanych, jak na przykład Mickiewicz Mistyczny z roku 2005, czy też ostatnio książka napisana razem z panią profesor Ewą Hoffmann-Piotrowską, Pan Tadeusz, poemat, postacie, recepcja, czy też książka Liryka Mickiewicza, uczucia, świadectwa, ekspresje. Także jak państwo widzą, i ostatni właśnie Mickiewicz, wieś przewodnik pod redakcją pana profesora. Także tych książek jest bardzo dużo, to tylko jest taki mały dowód na to, że pan profesor tutaj jest najlepszą osobą dzisiaj, która nam może obecnie wśród literaturoznawców, historyków literatury w Polsce opowiedzieć o
tej kwestii mesjanizmu Adama Mickiewicza, kwestii, która budzi, myślę, kontrowersje i która jakby związanie się z tą ideologią, czy z tą, no powiedzmy, ideologią mesjanistyczną, czy tym światopoglądem wyznawanym przez, stworzonym przez Stawiańskiego, no w sposób znaczący wpłynęło na twórczość Mickiewicza, zwłaszcza tą jego działalność późniejszą. Jak zapewne pan profesor nam opowie, miało to też swój kontekst też osobisty, związany z życiem i ze zdrowiem jego małżonki. W każdym razie na pewno jest to temat, który jest bardzo interesujący i w związku z tym, mimo tego czasu wakacyjnego, zdecydowałem się, że jeszcze będziemy raz po raz tutaj w YouTubie się spotykać, ponieważ dla części z Państwa słuchaczy zainteresowanych romantyzmem z pewnością jest to wygodniejsze, choć nic nie zastąpi spotkań z udziałem publiczności, które właśnie na jesieni, już właśnie w zasadzie już od tego sierpnia, będą też w dużej ilości. Natomiast dzisiaj, już przedłużawszy tych paru słów, oddam głos panu profesorowi Andrzejowi Fabianowskiemu. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Bardzo dziękuję państwu za chęć wysłuchania tego, co mam do powiedzenia. I może tutaj we wstępie powiem, że pan profesor zaprojektował już jakby wykład, którego ja nie przygotowałem na dzisiaj i o którym nie chciałem mówić, mianowicie relacje Mickiewicza i Towiańskiego. Towianizm Mickiewicza to jest taka późna, druga fala mesjanizmu mickiewiczowskiego. Ja chciałem opowiedzieć o tym, co jest bardziej związane z literaturą, to znaczy o mesjanizmie, który występuje w trzeciej części Dziadów i w Księgach Narodu i Pielgrzymstwa Polskiego. To jest jakby trochę inny mesjanizm, ale wydaje mi się, że jednak dużo ważniejszy od tego towianistycznego, ponieważ właśnie ukorzeniony w słowie literackim, ukorzeniony w pięknie artystycznym. I to jest mesjanizm, który jest odpowiedzialny w swojej recepcji za tak zwaną megalomanię narodową. Tutaj właśnie chciałbym jakby może rozprawić się, czy spróbować stoczyć pewien bój z takim mitem, że romantyczny mesjanizm odpowiada za megalomanię narodową, za jakieś zupełnie bezpodstawne poczucie tego, że Polacy są narodem wybranym. Zacznijmy od spraw definicyjnych. Mesjanizm. Udostępnię tutaj ekran. Momencik. Już nie wiem, czy to widać na ekranie. Widać. Tak, widać. Widać ikonę. To jest tak po rosyjsku mówiąc spas nierukotwornej, czyli twarz Chrystusa nie namalowana ręką ludzką. To jest po prostu wyobrażenie jakiegoś artysty na temat tego, jak mogła wyglądać tak zwana chusta Weroniki. I dlatego zaczynam od tego wizerunku, dlatego zaczynam od tej ikony, ponieważ Chrystus to jest słowo greckie, które po hebrajsku oznacza Mesjasz, które po polsku oznacza dosłownie pomazany, wybraniec. Czyli Mesjasz to jest, osoba Mesjasza to jest pojawienie się wśród ludzi na ziemi kogoś, kto jest boskim wybrańcem. I żeby był mesjanizm, musi być jakby Mesjasz. I w historii polskiej literatury oraz w historii polskich idei, już w epoce baroku, a przede wszystkim w poezjach Wespazjana Kochowskiego, to jest szlachcic, którego tutaj widzimy właśnie na tym obrazku, i szczególnie w jego dziele zatytułowanym na barokową modłę
trybut należyty wdzięczności wszystkiego dobrego dawcy Panu i Bogu, albo psalmodia polska, krócej nazywany psalmodią polską. Otóż w tym dziele Kochowski, zbierając nastroje, jakie krążyły w społeczeństwie polskim w tym niespokojnym, pełnym wojen i przemocy wieku XVII, eksponował szczególną więź, jaka istnieje pomiędzy narodem polskim, który on oczywiście utożsamiał z narodem szlacheckim, a Panem Bogiem. I tego typu właśnie, tego typu narracje o przymierzu pomiędzy narodem polskim a Bogiem obecne były właśnie w epoce baroku, przetrwały przez wiek XVIII i jakby podsumowane zostały w poezji Jana Pawła Woronicza, którego wizerunek tutaj oglądamy, a szczególnie w pochodzącym z początku XIX wieku, a więc napisanym już po rozbiorach, hymnie do Boga. Pozwolę sobie tutaj krótki fragment tego hymnu przytoczyć. Poeta, zwracając się do Boga, mówi tak: Tyś ich ziemię, czyli Polaków ziemię, jak niegdy Jordanu krainę napoił błogosławieństw i mlekiem i miodem. I zwierząt życiosłużnych nagnał w nią drużynę i uczynił wszech tworów nieprzyrodnym płodem, że się sąsiadom o nic nie kłaniała, lecz ich sytością swoją nakarmiała. Najważniejsza jest tutaj ta formuła zrównania Polski i narodu polskiego z krainą Jordanu, czyli z Izraelem. Przymierze zawarte między Bogiem a Izraelem, opisane w Starym Testamencie, przeniesione tutaj zostaje w owym hymnie do Boga napisanym przez duchownego, przez księdza, później biskupa Jana Pawła Woronicza, to przymierze przeniesione zostaje na przymierze pomiędzy Polską a Bogiem. Tylko że nie mamy w tym wszystkim osoby Mesjasza. Fakt przymierza między Bogiem a ludźmi, na przykład w Piśmie Świętym, jest wielokrotnie opisywany. Bóg zawiera przymierze z prarodzicami, z Adamem i Ewą, zawiera przymierze z Noem po potopie, zawiera przymierze z Abrahamem, zawiera przymierze z Izmaelem, protoplastą ludów arabskich, prawda? Zawiera przymierze z Izaakiem, z Jakubem, później z Józefem. Tych przymierzy, wreszcie z narodem izraelskim, takich przymierzy jest bardzo dużo. Dlatego wybitny badacz mesjanizmu, nieżyjący już, profesor Andrzej Walicki, odróżnia mesjanizm od misjonizmu i uważa, że właśnie te wszystkie narracje czy wspomnienia o szczególnej więzi narodu polskiego z Bogiem są efektem misjonizmu, ponieważ nie występuje tutaj jeszcze osoba Mesjasza i nie występuje tutaj związana z osobą Mesjasza idea ofiary. Słowo mesjanizm w ogóle po raz pierwszy pojawia się w pismach wybitnego polskiego filozofa, znanego bardziej za granicą niż w Polsce, który się nazywał Józef Maria Hene Wroński. Ten twórca, autor ponad 100 dzieł z zakresu filozofii, ekonomii, matematyki, wynalazczości, historii także. Ten autor piszący wyłącznie po francusku znany jest dobrze na Zachodzie i on właśnie jako pierwszy w takim dziele Prodrom di Messianism użył tego terminu, uważając, że funkcję mesjańską w XIX wieku pełnić będzie nauka, a konkretnie filozofia. Dzięki filozofii ludzie przeobrażą ziemię w ten sposób, że znikną konflikty, zniknie agresja, zniknie, przestanie istnieć zło i w ten sposób ludzkość zjednoczy się z Bogiem. Dzięki wiedzy właśnie. I
Kiedy Mickiewicz posługiwał się terminem mesjanizm, to Wroński, który jeszcze żył, zmarł w 1853 roku, uważał, że Mickiewicz dokonał pewnej kradzieży intelektualnej, napełniając ten termin mesjanizm inną niż chciał to wcześniej Wroński, treścią. Proszę Państwa, mówimy o mesjanizmie Mickiewicza, więc nie może się tutaj obyć bez wizerunku wieszcza. Związek między historią a historią boską w jego poezji pojawia się zaraz po upadku Powstania Listopadowego. Wybrałem tutaj obrazek będący rekonstrukcją dzieła numer 54, czyli sławnej Reduty Ordona. Wedle badaczy tak mniej więcej ta usypana na prędce z ziemi fortyfikacja mogła wyglądać, kiedy 6 września 1831 roku zdobyta została przez przeważające siły rosyjskie. Notabene nie mówi się na ogół, że Reduta Ordona w czasie tego szturmu woli broniła się przez około 30 minut. Od początku walki do eksplozji, która zakończyła istnienie tej tej prowizorycznej fortyfikacji, minęło około pół godziny. Mickiewicz o historii Reduty Ordona usłyszał od swojego przyjaciela, który był adiutantem generała Jana Nepomucena Umińskiego właśnie we wrześniu 1831 roku i na podstawie tej relacji napisał Redutę Ordona. Czy w Reducie Ordona mamy mesjanizm? Jeszcze nie, ale pojawia się już ścisły związek pomiędzy historią ludzką a historią boską. Pozwolę sobie przywołać zakończenie tutaj tego wiersza, czy raczej tego niewielkiego rozmiarami poematu. Narrator opowiada. Spojrzałem na redutę, wały, palisady, działa i naszych garstka, i wrogów gromady, wszystko jak sen znikło. Tylko czarna bryła ziemi niekształtnej leży, rozjemcza mogiła. Tam i ci, co bronili, i ci, co się wdarli, pierwszy raz pokój szczery i wieczny zawarli. Choćby cesarz Moskalom kazał wstać, już dusza moskiewska tam raz pierwszy cesarza nie słusza. Przerwę na sekundkę. Proszę zwrócić uwagę na formę tego czasownika. Dusza cesarza nie słusza. Rusycyzm, prawda? Słuszaju. To jest słucham po rosyjsku, jakby ponieważ poeta opisuje tutaj Rosjan. Tam zagrzebane tylu set ciała, imiona, dusze gdzie? Nie wiem. Lecz wiem, gdzie dusza Ordona. On będzie patron szańców, bo dzieło zniszczenia w dobrej sprawie jest święte, jak dzieło tworzenia. Bóg wyrzekł słowo stanie się. Bóg i zginie, wyrzecze, kiedy od ludzi wiara i wolność uciecze, kiedy ziemię despotyzm i duma szalona obleją jak Moskale Redutę Ordona. Każąc plemię zwycięzców zbrodniami zatrute, Bóg wysadzi tę ziemię, jak on swą redutę. Epizod wojenny z okresu upadku Powstania Listopadowego staje się tutaj potężną historiozoficzną wizją, wizją apokaliptyczną, wizją katastroficzną, wizją ukazującą Boga, który niszczy grzeszną ziemię i dopowiedzmy tu ziemię grzeszącą despotyzmem i szaloną dumą. Ziemię, która oddaliła się od najważniejszych wartości, od wolności i od wiary w jednego Boga. Proszę Państwa, na tej rycinie z początków XX wieku widać bramę prowadzącą na teren klasztoru bazyliańskiego w Wilnie. Ten klasztor przez władze carskie
jeszcze w latach 20. XIX wieku przerobiony został na więzienie polityczne. I w tym właśnie klasztorze przez pół roku więziony był Adam Mickiewicz. I w tym klasztorze dzieje się wielka część scen arcydramatu Mickiewicza, trzeciej części Dziadów. Między innymi tak zwana scena więzienna. Więźniowie w wigilijny wieczór 1823 roku zbierają się w celi Konrada i śpiewając razem, rozmawiając, żartując także, wysłuchują opowieść Jana Sobolewskiego, który z więzienia był tego dnia prowadzony na przesłuchanie do pałacu senatora Nowosilcowa. I Jan Sobolewski opowiada o wywózce studentów, o tym, co widział, kiedy razem z prowadzącym go, eskortującym go żandarmem stał przy drzwiach otwartego kościoła jezuitów. Proszę pozwolić mi przytoczyć fragment opowieści Jana. Puściła się kibitka lotem błyskawicy, jedna pusta. Był więzień, ale niewidomy. Niewidomy to znaczy tu niewidoczny. Rękę tylko do ludu wyciągnął spod słomy, siną, rozwartą trupią, trząsł nią. Jakby żegnał, kibitka w tłum wjechała, nim bicz tłumy przegnał, stanęli przed kościołem. I właśnie w tej chwili słyszałem dzwonek. Kiedy trupa przewozili, spojrzałem w kościół pusty i rękę kapłańską widziałem podnoszącą ciało i krew pańską. I rzekłem, Panie, Ty, co sądami Piłata przelałeś krew niewinną dla zbawienia świata, przyjm tę spod sądów cara ofiarę dziecinną, nie tak świętą, niewielką, lecz równie niewinną. Proszę zobaczyć, dokonuje się tutaj zrównanie sakrum ofiary mszy świętej spełnianej w kościele z ofiarą młodzieńców, dzieci nieledwie, polskich patriotów po ciężkim śledztwie nierzadko skatowanych, wywożonych na Sybir czy w głąb Rosji. Jaki sens mają te wydarzenia? Jaki sens ma złożenie tej ofiary? Pyta Mickiewicz. I udziela na to odpowiedzi w piątej scenie trzeciej części Dziadów. Tutaj na tej ilustracji pokazuję Państwu znowu fragment Wilna. Na pierwszym planie widać kościół świętej Anny, późnogotycki, przepiękny kościół świętej Anny, reprezentujący styl tak zwanego gotyku płomienistego, jedna z najpiękniejszych budowli gotyckich świata w ogóle, ale dla nas jest tutaj ważniejszy ten obiekt barokowy, który znajduje się w głębi, bo to jest kościół i klasztor Bernardynów. A właśnie do zakonu Bernardynów należał ksiądz Piotr, ten, który przeprowadził egzorcyzmy nad opętanym przez szatana Konradem w trzeciej scenie, trzeciej części Dziadów. Ten sam ksiądz Piotr w swojej zakonnej celi przeżywa widzenie. Dostępuje widzenia, dostępuje jakby rozmowy z Bogiem. I znowu przywołajmy fragment tutaj widzenia księdza Piotra. To jest scena piąta, trzeciej części Dziadów. Widzę ten motłoch, tyrany, zbójce biegą, porwali. Mój naród związany, cała Europa wylecze, nad nim się urąga, na trybunał. Tam zgraja niewinnego wciąga, na trybunale gęby, bez serc, bez rąk. Sędzie, to jego sędzie, krzyczą gal, gal sądzić będzie. Gal w nim winy nie znalazł i umywa ręce, a króle krzyczą potęp i wydaj go męce. Krew jego spadnie na nas i na syny nasze, krzyżuj syna Maryi. Wypuść Barabasze, ukrzyżuj. On cesarza koronę znieważa, ukrzyżuj, bo powiemy, żeś ty wróg cesarza.
Gal wydał, już porwali, już niewinne skronie zakrwawione w szyderskiej cierniowej koronie. Podnieśli przed świat cały i ludy się zbiegły. Gal krzyczy, oto naród wolny, niepodległy. I po męczeńskiej śmierci Polaków ku niebu, on ku niebu ulata i od stóp jego wionęła biała jak śnieg szata. Spadła szeroko, cały świat się w nią obwinął. Mój kochanek na niebie sprzed oczu nie zginął, jak trzy słońca błyszczą jego trzy źrenice i ludom pokazuje przebitą prawicę. I dalej jest ta wspaniała wizja 44. Czyli proszę zacząć, tutaj cierpienie narodu jest związane z dziełem odkupienia dla całego świata. To jest niezwykle, niezwykle ważny ten fragment, kiedy od stóp zamordowanego narodu na świat spada biała jak śnieg szata, czyli szata lniana zapewne, nieskażona krwią zwierzęcia żadnego. Szata, która oznacza niewinność i która oznacza możliwość pojednania ludzkości z Bogiem. A to pojednanie nie jest możliwe, jeżeli ludzkość nie wyrzeknie się swoich win, nie wyrzeknie się swoich grzechów. I te myśli związane z misjonizmem, te myśli związane z misjonizmem, z mesjanizmem, przepraszam, już mi się tutaj język poplątał, z mesjanizmem, Mickiewicz najwyraźniej wyartykułował w Księgach Narodu i Pielgrzymstwa Polskiego. I teraz jeszcze raz będę udostępniał ekran. Dobrze. Chciałem zapytać, czy to jest widoczne? Tak. Dziękuję bardzo. Księgi Narodu i Pielgrzymstwa Polskiego. To jest dzieło, które powstało już po trzeciej części Dziadów. Opublikowane zostało w roku 1832 w Paryżu. Tak naprawdę w 1833 trafiło do księgarni. I tutaj mam stronę tytułową pierwodruku. Proszę zwrócić uwagę, że nie ma nazwiska autora. To jest jedyne dzieło Mickiewicza, które wydał on bezimiennie. Dlatego, że zależało poecie na tym, żeby przekaz tych ksiąg nie był skażony indywidualizmem, nie był odbierany jako przekaz jednego człowieka, jednego poety, choćby tak wielkiego autorytetu jak Mickiewicz. Chciał, żeby to był jakby, przepraszam, może to zabrzmi patetycznie, żeby to był jakby głos z nieba, jakby to był głos Boga. Dlatego, że Księgi Narodu Polskiego i Pielgrzymstwa Polskiego to jest jednocześnie Biblia. Napisane prozą stylizowaną na rytm, składnie, słownictwo prozy biblijnej z początku, z końca XVI wieku. Chodzi oczywiście o przekład Biblii księdza Jakuba Wujka, więc stylizowane tutaj na prozę biblijną wujkową, te księgi są jednocześnie jakby Biblią narodu polskiego. Dość powiedzieć, że greckie słowo Biblia to znaczy właśnie księgi. Biblos, księga, Biblia, księgi. Czyli Księgi Narodu Polskiego i Pielgrzymstwa Polskiego to jest po prostu Biblia. Wydane zostały po raz pierwszy w maleńkim formacie, w formacie książeczki do nabożeństwa. Chodziło o to, żeby się kojarzyły odbiorcom właśnie z tekstem
natchnionym, z tekstem świętym. Spójrzmy teraz na tekst Ksiąg Narodu Polskiego, czyli ten jakby Stary Testament, i na pierwszy werset tego tekstu. Na początku była wiara w jednego Boga i była wolność na świecie. Ta kropka z dołu, którą tutaj Państwo widzicie, to jest ten punkt początku. Na początku była wiara w jednego Boga i była wolność na świecie. I stopniowo ludzie zaczęli odchodzić od wiary w jednego Boga, wierzyli w różnych bożków, w jakieś istoty takie mitologiczne i tym samym tracili wolność. Pojawiła się, oczywiście ja nie mówię, że tak było w historii, mówię jak jest w wizji Mickiewicza. Przeto Bóg zesłał na bałwochwalców największą karę, to jest niewolę. I w pewnym momencie niewola osiąga swoje apogeum. I ta literka R oznacza Rzym. Proszę spojrzeć na piąty werset tekstu. A gdy tak wojując jedni drugich brali w niewolę, wpadli wszyscy razem w niewolę imperatora rzymskiego. A imperator rzymski nie miał ani pod sobą, ani nad sobą nic takiego, co by szanował. I ziemia cała stała się niewolnicą. A nie było takiej niewoli nigdy na świecie, ani przedtem, ani potem, oprócz w Rosji za dni naszych. Czyli historię antycznego cezarianickiego Rzymu Mickiewicz określa jako moment apogeum, największego nasilenia niewoli i jednocześnie takim wielkim skokiem przesuwa się do wieku XIX i mówi, że nie było takiej niewoli nigdy na świecie, ani przedtem, ani potem, oprócz w Rosji za dni naszych. Dlatego tutaj ten punkt nazwałem R prim. Że tu był Rzym, a teraz Rosja za dni naszych, to jest ten nowy Rzym w aspekcie niewolnictwa, to jest R prim. I teraz wracamy do starożytnego Rzymu. Właśnie w momencie apogeum niewoli pojawia się, narysowałem tutaj, proszę Państwa, monogram Chrystusa. Chrystus nie przychodzi ani wcześniej, ani nie przychodzi później. Przychodzi w momencie, kiedy niewola osiąga swoje apogeum, kiedy niewola osiąga swój zenit jakby. I Mickiewicz posługuje się tutaj też aparaturą astronomiczną. W 12 wersecie czytamy. I stało się, iż gdy niewola wzmocniła się na świecie, nastąpiło przesilenie jej. Jako przesilenie nocy w noc najdłuższą i najciemniejszą, tak przesilenie niewoli w czasie niewolnictwa rzymskiego. W on czas przyszedł na ziemię Syn Boży, Jezus Chrystus, nauczając ludzi, iż wszyscy są bracią rodzoną, dziećmi jednego Boga. Dalej znamy historię, oczywiście opisaną w Nowym Testamencie. Chrystus zostaje wydany, osądzony, zamordowany, ale nie ponosi klęski, zmartwychwstaje, a rozszerzająca się nauka, którą zainicjował, w efekcie, Mickiewicz posługuje się oczywiście wielkimi skrótami historycznymi, więc pozostawiona przez Chrystusa nauka rozprzestrzenia się i obala, niszczy system rzymskiego niewolnictwa. I znowu na ziemię powraca, ta kropka jest już powyżej tej kropki W i W, mamy W prim i W prim. Znowu na ziemię wraca wiara w jednego Boga i wolność. Chrystus zmartwychwstał i wypędziwszy imperatorów,
zatknął krzyż swój na stolicy ich, a w ten czas panowie uwolnili niewolników swoich i poznali w nich braci, a królowie, pomazani w imię Boga, uznali nad sobą prawo Boże i wróciła na ziemię sprawiedliwość. A wszystkie narody, które uwierzyły, czy to Niemcy, czy Włochy, czy Francuzi, czy Polacy, uważali siebie za jeden naród i nazwano ten naród chrześcijaństwem. Czyli początek europejskiego chrześcijaństwa jest dla Mickiewicza jakby repetycją na wyższym poziomie historycznym oczywiście wiary i wolności, która charakterystyczna była dla początków świata. I następuje później taki dramatyczny werset, 29. Ale królowie zepsuli wszystko, bo królowie stali się źli. I szatan wstąpił w nich i rzekli w sercach swych, patrzmy, oto narody przychodzą do rozumu i do dostatków i żyją uczciwie, że ich karać nie możemy i miecz rdzewieje w rękach naszych, a narody przychodzą do wolności i władza nasza słabieje. A skoro dojrzeją i całkiem wolne będą, władza nasza ustanie. A królowie tak myśląc, myśli głupio, bo jeśli królowie są ojcami narodów, wtedy narody jako dzieci, dorastając, wychodzą spod rózgi i opieki. A przecież jeśli ojcowie dobrzy są, dzieci dorosłe i zupełnie wolne nie wyrzekają się ojców swych. Owszem, sędziwszych jeszcze więcej szanują i kochają. W jaki sposób królowie postanowili utrzymać swoją hegemoniczną władzę? Oczywiście wiedzieli, że chcąc odebrać narodom wolność, należy im odebrać wiarę w jednego Boga. W związku z tym królowie już w epoce nowożytnej uczynili nowe molochy, nowych bożków, nowe posągi. I tak zrobili królowie dla Francuzów bałwana i nazwali go honor. A był to ten sam bałwan, który za czasów pogańskich nazywał się cielcem złotym. Widzimy literę H i literki CZ. To jest honor i biblijny, antyczny cielec złoty. Zaś Hiszpanom zrobił król bałwana, którego nazwał preponderencją polityczną. A był to ten sam bałwan, który Asyryjczykowie czcili pod imieniem Baala. A zaś Anglikom zrobił król bałwana, którego nazwał panowaniem na morzu i handlem. A był to ten sam bałwan, który nazywał się dawniej Mamonem. A zaś Niemcom zrobiono bałwana, który się nazywał Brodzin, czyli dobrobyt. A był to ten sam bałwan, który się nazywał dawniej Molochem i Komusem. Proszę zobaczyć, jak ta spirala historiozoficzna zakręca. Powtarza się wciąż. Zaczynamy od początku świata. Wiara i wolność, niewolnictwo rzymskie. Zwycięstwo chrześcijaństwa, powraca na ziemię wiara i wolność, ale później zamiast rozwinięcia się, okrzepnięcia tej wolności, pojawiają się nowe bożyszcza jakieś, analogiczne do tych bożyszcz, do tych bożków starożytnych i w związku z tym ta krzywa równolegle doprowadza nas do wyznaczonego już wcześniej punktu R', do Rosji za dni naszych. I czego nam brakuje tutaj do pełnej analogii? Proszę zobaczyć, oczywiście Chrystusa prim. Właśnie w apogeum niewolnictwa rzymskiego pojawił się Chrystus. I tak samo musi być teraz. W apogeum
niewolnictwa Rosji za dni naszych, tego Erprim, tego Rzymu nowożytnego, pojawi się nowożytny Chrystus, Chrystus Prim. I teraz kto będzie tym Chrystusem Prim? Oczywiście naród polski. W Księgach Narodu Polskiego czytamy: jeden naród polski nie kłaniał się nowemu bałwanowi i nie miał w swej mowie wyrazu na ochrzczenie go po polsku. Naród polski czcił Boga, wiedząc, iż kto czci Boga, oddaje cześć wszystkiemu, co jest dobre. Jego królowie, czyli tego narodu, i ludzie rycerscy nigdy nie napastowali żadnego narodu wiernego, ale bronili chrześcijaństwo od pogan i barbarzyńców, niosący niewolę. I szły króle polskie na obronę chrześcijan w dalekie kraje, król Władysław pod Warnę, a król Jan pod Wiedeń na obronę wschodu i zachodu. I później, już tutaj nie będę tak dokładnie cytował, Mickiewicz opisuje upadek narodu polskiego. Oczywiście jestem świadom, że ta historia jest bardzo wyidealizowana, że dokonuje tutaj poeta wielkich skrótów, ale dokonuje ich w imię przeprowadzenia pewnej tezy, tak, o której zaraz powiem. I tragedia rozbiorów przedstawiona jest jako nowożytna polityczna Golgota. I król pruski przyszedł i ucałował naród polski i pozdrowił, mówiąc: sprzymierzeńcze mój. To jest oczywiście aluzja do polityki pruskiej wobec Konstytucji 3 maja, kiedy Królestwo Prus stroiło się w szaty sojusznika reformującej się Rzeczpospolitej. Pozdrowił, mówiąc: sprzymierzeńcze mój. A już go był przedał za 30 miast wielkopolskich, jak Judasz za 30 srebrników. A dwaj drudzy królowie rzucili się i związali naród polski. A Gal sądził i rzekł: zaprawdę nie znajduje winy w tym narodzie. Widzimy, że tutaj w formie prozatorskiej, w postaci bardziej dyskursywnej, Mickiewicz powtarza te tezy o wybraniu narodu polskiego, które wcześniej pojawiły się w widzeniu księdza Piotra w trzeciej części Dziadów. I umęczono naród polski. To już jest werset 105. I umęczono naród polski i złożono w grobie. A królowie wykrzyknęli: zabiliśmy i pochowaliśmy wolność. A wykrzyknęli głupio, bo popełniając ostatnią zbrodnię, dopełnili miary nieprawości swych i kończyła się potęga ich w ten czas, kiedy się najwięcej cieszyli, bo naród polski nie umarł. Ciało jego leży w grobie, a dusza jego zstąpiła z ziemi. To jest z życia publicznego do otchłani, to jest do życia domowego ludów cierpiących niewolę w kraju i za krajem, aby widzieć cierpienia. A trzeciego dnia, teraz najważniejsze, proszę Państwa, a trzeciego dnia dusza wróci do ciała i naród zmartwychwstanie i uwolni wszystkie ludy Europy z niewoli. I przeszło już dni dwa. Jeden dzień zaszedł z pierwszym wzięciem Warszawy, a drugi dzień zaszedł z drugim wzięciem Warszawy, a trzeci dzień w Nidzie, ale nie zajdzie. Proszę zobaczyć, do tej pory w Księgach Narodu Polskiego Mickiewicz opowiadał historię, opowiadał wydarzenia przeszłości w takiej niezwykle sugestywnej swojej autorskiej interpretacji. Tę krzywą ostatnią narysowałem przerywaną linią dlatego, że to jest profecja, czyli to jest proroctwo, to jest wizja, to jest przekonanie, jak potoczą się dalsze dzieje
kiedy naród polski zmartwychwstanie, to zrównanie Chrystusa, Jego męki, ukrzyżowania, złożenia w grobie na 3 dni i zmartwychwstania z losem narodu, który w wymiarze dni historycznych przeżywa jakby to samo, ma budzić w nas przekonanie i ma budzić w nas wiarę, że naród polski po pierwsze z tego swojego upadku, z tej swojej niewoli, z tego swojego grobu się podniesie, zmartwychwstanie i wypełni wielką misję. Tak jak Chrystus uwolnił ludzi z niewoli, tak naród polski zmartwychwstając uwolni z niewoli wszystkie inne narody Europy. I Mickiewicz pisze, i przeszło już dni dwa. Dwa dni tego złożenia w grobie. Pierwszy dzień zaszedł z pierwszym wzięciem Warszawy. Chodzi tutaj o zdobycie Warszawy przez Rosjan, przez wojska Suworowa w październiku 1794 roku. Chodzi o tragiczne wydarzenia insurekcji kościuszkowskiej, rzeź Pragi i tak dalej. A drugi dzień zaszedł z drugim wzięciem Warszawy. Tutaj Mickiewicz ma na myśli drugie zdobycie Warszawy, tym razem od strony woli przez wojska feldmarszałka Paskiewicza. I trzeci dzień, który w Nidzie, który obwieszczony będzie wschodem słońca, więcej już nie zajdzie. Proszę zobaczyć, na losy narodu Mickiewicz nakłada tutaj zasady antropologii chrześcijańskiej. W antropologii chrześcijańskiej byt ludzki składa się ze śmiertelnego ciała i nieśmiertelnej duszy. Te dwa pierwiastki są ze sobą ściśle zespolone. Życie polega na przebywaniu duszy w ciele. Śmierć polega na rozdzieleniu tych dwóch pierwiastków. Dusza wychodzi, opuszcza ciało, jak w średniowiecznej sekwencji dusza z ciała wyleciała. I patrząc w przyszłość i w nadzieję życia wiecznego i zmartwychwstania, wiemy, że ma to wyglądać na tym w taki sposób, że dusza powraca do tego ciała i ciało zmartwychwstaje w jakiejś innej, już wiecznej, wolnej od trosk i bólów wszelkich postaci. Czyli trzeci dzień, dusza powraca do ciała, ciało zmartwychwstaje. Kiedy mówimy o narodzie Mesjaszu i o dniach historycznych, też trzeciego dnia dusza powróci do ciała i naród zmartwychwstanie. Proszę zobaczyć, ogromnie trudno jest powiedzieć, czym jest dusza ludzka. Nawet w średniowieczu robione były takie eksperymenty, kiedy ważono umierającego człowieka, a później ważono go moment po śmierci, żeby zobaczyć, czy on jest trochę lżejszy, ponieważ dusza już go opuściła. Bardzo trudno jest określić, gdzie ta dusza przebywa, w jaki sposób opuszcza ciało, jakie ma cechy, jeśli ma takowe fizyczne. Jeszcze trudniej wydaje się określić, co jest duszą narodu. Ale dla Mickiewicza oczywiście takich trudności nie ma. W zakończeniu Ksiąg Narodu pisze, trzeciego dnia dusza wróci do ciała i naród zmartwychwstanie i uwolni wszystkie ludy Europy z niewoli. A ta Ewangelia Pielgrzymska, czyli Księgi Pielgrzymstwa Polskiego, rozpoczyna się takim wersetem. Duszą narodu polskiego jest pielgrzymstwo polskie. Proszę zobaczyć, jak ten model się niesamowicie składa. Trzeciego dnia dusza wróci do ciała i naród zmartwychwstanie. I początek Ksiąg Pielgrzymstwa Polskiego, duszą narodu polskiego jest pielgrzymstwo polskie. Jaki niesamowity ładunek nadziei.
optymizmu, przekonania o tym, że poniesiona właśnie niedawno, przed chwilą niemalże klęska, miała swój historiozoficzny sens. Jak wielki potencjał tutaj przyszłego szczęścia ukryty jest w tym przesłaniu poety skierowanym do emigrantów, którzy przecież na tej obcej ziemi czuli się fatalnie, którzy umierali z tęsknoty za pozostawioną ojczyzną, którzy nie potrafili się znaleźć w tym nowym otoczeniu, prawda? Trzeciego dnia dusza wróci do ciała i naród zmartwychwstanie. Duszą narodu polskiego jest pielgrzymstwo polskie. I teraz tak. Za chwilę objaśnię sens tej postaci, którą tutaj pokazałem. Najpierw chwila jeszcze takiego wyjaśnienia. Czy pisząc Księgi Narodu i Pielgrzymstwa Polskiego, Mickiewicz chciał tylko dać, napełnić jakby optymizmem, nie wiem, dać taki zastrzyk nadziei tym uchodźcom tułającym się po zachodniej Europie, niechętnie przyjmowanym, pogardzanym i tak dalej, wyzutym z ojczyzny? Czy rzeczywiście wierzył w to, że niedługo dusza wróci do ciała i naród zmartwychwstanie? Otóż pamiętajmy, że początek lat 30. XIX wieku to jest okres w dziejach politycznych Europy bardzo niespokojny. W lipcu 1830 roku wybucha we Francji rewolucja, kończy się okres restauracji. Karol X, przedstawiciel, ostatni przedstawiciel linii Bourbonów, zostaje wypędzony, emigruje do Anglii i Francja staje się monarchią konstytucyjną. Niedługo potem wyzwala się Belgia i proklamuje swoją niepodległość jako Królestwo Belgii. Znowu kilkanaście tygodni później wybucha powstanie w Warszawie. Niepokoje pojawiają się także w różnych państewkach niemieckich. Pamiętajmy, że Niemcy nie były wtedy jednolitym państwem. Były rozdrobnione na około 70 większych i mniejszych państewek. Szczególnie w tych zachodnich państewkach niemieckich zaczynają się jakieś niepokoje społeczne. Coraz silniej wrze też we Włoszech. Na tej ilustracji widać pomnik Giuseppe Mazziniego. To był jakby ojciec chrzestny zjednoczenia Włoch. Po włosku to się ten proces nazywa Risorgimento. Czyli chodziło o to, żeby różne państewka włoskie, także państwo kościelne zajmujące środkową część Półwyspu Apenińskiego, zjednoczyć w jednolity organizm państwowy w Italię, we Włochy, łącznie z północnymi częściami Włoch, które istniały w granicach Austrii. Więc miało to jednocześnie takie ostrze antyaustriackie, antyhabsburskie. Niepokoje też charakteryzowały Irlandię, która chciała uzyskać niepodległość, wyzwolić się z dominacji angielskiej. Kilka lat wcześniej w Rosji wybuchło i zostało okrutnie stłumione powstanie dekabrystów. Czyli ten okres Europy początku lat 30. był takim okresem niespokojnym. I właśnie z inicjatywy Mazziniego i z inicjatywy konspiratorów włoskich, którzy dążyli do zjednoczenia różnych państw i państewek na Półwyspie Apenińskim, powstała taka organizacja Młode Włochy, a później analogicznie Młoda Europa i Młode Niemcy, Młoda Polska także, nie mylmy tego z epoką literacką, z przełomu XIX-XX wieku,
młoda Irlandia i te młodoeuropejskie konspiracje, częściowo wzorowane na organizacjach masonerii, ale odcinające się też od masonerii, ponieważ jakby kostiumem, jaki one zakładały na siebie, te organizacje były kostiumy węglarskie, oni się nazywali po włosku karbonariuszami albo po polsku węglarzami. Chodziło tutaj o ludzi, którzy się ukryli głęboko w lesie i pracują, wypalając ten węgiel drzewny, prawda? Więc te organizacje karbonarskie czy węglarskie i młodoeuropejskie, na tym portrecie widzimy Joachima Lelewela, który był szefem ruchu młodopolskiego właśnie. Więc te organizacje młodoeuropejskie, zbieram tutaj już te wszystkie wątki, dążyły do wybuchu ogólnoeuropejskiej, paneuropejskiej rewolucji antymonarchistycznej i antydespotycznej. Mazzini i setki podobnych jemu konspiratorów, począwszy od Włoch na południu, skończywszy na Irlandii na północy, przygotowywali paneuropejską rewolucję, która miała wybuchnąć właśnie na zachodzie Europy, zmieść istniejące tam jeszcze monarchie despotyczne, a później jak taki taran wyzwolicielski toczyć się na wschód, likwidując kolejne despotie i przynosząc wolność kolejnym narodom, w tym narodowi polskiemu. Patetyczny, imponujący plan. Tylko że był w tym planie jeden słaby punkt. Otóż konspiratorów było mnóstwo. Siatki konspiratorskie były dobrze rozwinięte, ale nie było fachowców od wojska. Nie było oficerów. Nie było znawców pola walki, a wiadomo było, że rewolucja kojarzy się z walką. I w tym momencie na zachodzie Europy, na przełomie roku 1831 i 1832, pojawia się około 10 tysięcy wojskowych, głównie oficerów Polaków, uchodźców z powstania listopadowego, ludzi często ostrzelanych i obeznanych z wojaczką od czasów wojen napoleońskich. Ludzi, którzy utrwalili swoje umiejętności na polach Olszynki Grochowskiej, w bitwach pod Stoczkiem, pod Iganiami, Dębem Wielkim, Ostrołęką, w obronie Warszawy. I ci ludzie, ci emigranci, powstańcy listopadowi, mieli stać się kadrą wojskową rewolucji paneuropejskiej. Proszę zobaczyć, jaki naprawdę sens mają słowa Mickiewicza: naród polski zmartwychwstanie i uwolni wszystkie ludy Europy z niewoli. Funkcja mesjańska narodu nie polegała na tym, że ten naród wpadał w jakieś samouwielbienie, żeby stawał się jakimś zarozumialcem. Funkcja mesjańska polegała na tym, że ten naród składał ofiarę i cierpiał, a sens tej ofiary był taki, że przynosił wyzwolicielską moc innym narodom, żeby nie być gołosłownym. W tym samym czasie, kiedy Mickiewicz pisał trzecią część Dziadu, kiedy pisał Księgi Narodu i Pielgrzymstwa Polskiego, kiedy pisał różne wiersze, uczestniczył w życiu politycznym emigracji, dużo czasu zabierało mu też redagowanie pisma, które się nazywało Pielgrzym Polski. Wraz ze swoimi najbliższymi współpracownikami, między innymi Bogdanem Jańskim, późniejszym założycielem Zakonu Zmartwychwstania Pańskiego, Mickiewicz redagował Pielgrzyma Polskiego i w czerwcu 1833 roku, a więc kilka miesięcy po ukazaniu się Ksiąg Narodu i Pielgrzymstwa Polskiego,
Redakcja Pielgrzyma Polskiego, czyli Mickiewicz, pozwoliła sobie na pewien żart. Mianowicie stworzyła fikcyjne pismo, widzimy tutaj je na tej ilustracji, to się nazywało Gazeta Województwa Szawelskiego z 2 juni, czyli 2 czerwca roku pańskiego 1899. Żart polegał na tym, że jakimś dziwnym trafem, nie wchodząc tutaj w szczegóły, mogę powiedzieć właśnie, że redakcja weszła w posiadanie Gazety Województwa Szawelskiego z końca XIX wieku, z roku 1899. I w tejże gazecie opisuje się uroczystość poświęcenia wodnicy publicznej, jakiejś, jak domyślają się redaktorzy, fontanny, w której uczestniczy wielki bakałarz województwa, ostatni Polak, który widział jeszcze ową sławną rewolucją 1831 roku. Walczył on młodzieńcem, będąc pod Skrzyneckim i Dwernickim. Był w pielgrzymstwie. I teraz zaczyna się profecja. Znajdował się i odznaczył w wielkiej bitwie pod Baden-Baden. To są zachodnie Niemcy. Dwakroć ranny na polu chwały pod Dyneburgiem. To już jest Łotwa. Wreszcie dowodził działem wielkim kosynierów pod Nowogrodem Wielkim. Tu już się zbliżamy do Petersburga. Proszę zobaczyć, przecież w tej Gazecie Województwa Szawelskiego Mickiewicz opisuje przebieg rewolucji karbonarskiej, tej właśnie rewolucji paneuropejskiej, która wybucha na zachodzie Europy i pod wojskowym dowództwem Polaków, toczy się na wschód, wyzwalając kolejne narody. I proszę Państwa, kończąc ten wykład, chciałem powiedzieć właśnie, że mesjanizm Mickiewicza, ten z okresu trzeciej części Dziadów i z okresu Ksiąg Narodu i Pielgrzymstwa Polskiego, nie był wytworem jakiejś religijnej egzaltacji, czy nie był też wybuchem fantazji poetyckiej. Był pewnym bardzo konkretnym planem politycznym, który powiązany był z ówczesną sytuacją europejską i który dawał Polakom szansę na odegranie niezwykle ważnej roli właśnie w tych wydarzeniach. I dlatego w kończącej Księgi Pielgrzymstwa Polskiego, Litanii Pielgrzymskiej, czytamy: o wojnę powszechną za wolność ludów prosimy Cię, Panie. My jesteśmy przyzwyczajeni, że poeci są pacyfistami raczej, a tutaj Mickiewicz modli się o wojnę powszechną za wolność ludów. Tak naprawdę polityczny sens mesjanizmu Mickiewicza z początku lat 30., czyli z trzeciej części Dziadów i z Ksiąg Narodu i Pielgrzymstwa Polskiego, sprowadza się do poparcia przez poetę planów rewolucji karbonarskiej. Ta rewolucja, owszem, wybuchła, spaliła na panewce mała ruchawka we Frankfurcie nad Menem. Nic się więcej nie wydarzyło. Można by o tym opowiadać oddzielnie. Plany polityczne niestety zawiodły wielkiego wizjonera, ale to pokazuje, i bardzo z całą mocą chciałem to podkreślić, że mesjanizm polski to nie jest fundament narodowej megalomanii, tylko to jest fundament narodowego poświęcenia i takiej patetycznej misji, jaką nasz naród mógł spełnić w historii Europy. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Teraz oczywiście jest też moment do zadawania pytań.
Na samym początku padło takie pytanie od pana Konrada. Czy czytał już pan profesor Bóg Adama, profesora Krzysztofa Rutkowskiego? Jaki tytuł, przepraszam? Bóg Adama, profesora Krzysztofa Rutkowskiego. Nie, znam Krzysztofa Rutkowskiego, oczywiście czytałem wiele jego książek, ale Bóg Adama jeszcze nie wpadł mi w ręce, także przepraszam, ale tutaj nie mogę się podzielić żadnymi refleksjami. Czekając na dalsze pytania, nasuwa się tutaj taka refleksja właśnie też a propos tej puenty, którą pan profesor przedstawił. Dwie rzeczy. No może tak troszkę z pewną dozą uszczypliwości można wobec Mickiewicza zapytać. Po pierwsze, jak ta jego koncepcja mesjanizmu i poświęcenia, tak, w takim sensie, jak pan profesor to nakreślił, czyli poświęcenia głównie, tak, nie megalomanii, nie powód do megalomanii, tylko nie przed megalomanii, tylko jakby pretekst, czy no, ogrom poświęcenia. I służby. No, tak, tak, wobec, no, wobec samej postawy Mickiewicza, jego powiedzmy niespiesznego zmierzania do tego powstania, które było przecież o wiele bardziej realnym i możliwym do w sumie wygrania powstaniem, aniżeli jakaś, jak to pan określił, mała ruchawka we Frankfurcie. No i jak wiemy, on się nie spieszył. Dzięki temu zagościł tutaj na dużej Wielkopolsce. Dzięki temu może ma taki kształt, a nie inny pan Tadeusz i jest wiele śladów w Wielkopolsce Adama Mickiewicza, ale to po pierwsze, czy to nie jest uproszczenie, że się można widzieć jakby jakieś relacje między jego koncepcją a życiem, czy też niespełnionymi jego, no z pewnym niespełnieniem, jeśli chodzi o powstanie listopadowe. A poza tym drugie pytanie w takim razie, dlaczego, jak pan profesor sądzi, znaczy to jest trudne oczywiście pytanie, ale jak to się stało, że tak wielki wizjoner tak bardzo mylił się politycznie, tak, że jakby widział nadzieję w tym ruchu karbonarskim i że tak powiem efekt tego był taki, natomiast jak była, że tak powiem, okazja do tego, żeby w jakiś sposób poświęcić za tę ojczyznę w wydarzeniu, mówię, które przecież jak wiadomo powstanie listopadowe miało swoje szanse, no to w taki sposób, a nie inny, to się w jego życiu zakończyło. Czy też pan profesor nie jest w ogóle zwolennikiem, żeby tu jakoś, jakkolwiek to łączyć, i bo można też tak podejść, że twórczość jego i życie no jakby nie musiała i nie wiąże się, i żeby tutaj nie starać się wiązać tego, ale no mówię tak trochę uszczypliwie, nasuwają się takie dwie refleksje. No znaczy, ja chyba bym uderzył i pokazał, że nie rozumiem w ogóle fundamentów romantyzmu, gdy mówił, że życie sobie, a twórczość sobie, prawda? Bo właśnie romantyzm strasznie dużo robił w tym kierunku, wszyscy artyści, poeci, pisarze romantyczni, żeby utożsamiać życie i twórczość, żeby życie poświadczało prawdy i wartości wpisane w twórczość, a twórczość była z kolei jakby pewną refleksją, czy opisem, czy ozdobą przypadków biograficznych, prawda? Tutaj życie i twórczość w romantyzmie są nierozerwalnie ze sobą splecione. I teraz dlaczego Mickiewicz nie poszedł do powstania? Dlaczego zwlekał? Dlaczego dowiedziawszy się w Rzymie o wybuchu powstania na początku grudnia 1830 roku na ziemi wielkopolskiej stanął dopiero 15 sierpnia, prawda? Dlaczego dopiero wyjechał z Rzymu pod koniec czerwca i to nie skierował się najkrótszą drogą na ziemię polskie, tylko pojechał do Paryża. Mało wiemy o tym jego pobycie w Paryżu, prawda, kilka tygodni w Paryżu zabawił i dopiero na początku sierpnia ruszył na ziemię polskie. Nie wiemy tutaj, dlaczego tak się stało. W biografiach Mickiewicza jest pełno domysłów,
mówi się głównie o jego jakimś zaangażowaniu miłosnym, o jego jakimś przywiązaniu do Henriety, hrabianki Henriety Ankwiczówny, z którą się nie mógł rozstać. No, wydaje się to takie bolesne bardzo, że Mickiewicz, prawda, z powodu zadłużenia się w jakiejś dziewczynie ignoruje sprawę narodową i wołający na niego naród, prawda? Ale być może tak właśnie było. No tutaj trzeba wejść jakoś w tajniki jego osobowości. Nie podejmuje się tego. Mnie najbardziej odpowiada wyjaśnienie, które Norwid zawarł w którymś z listów. Mianowicie Norwid napisał tak, że formułowano zarzuty pod adresem Adama, że nie udał się do powstania, czy że nie wziął udziału w powstaniu, w którego powodzenie, czy możliwość powodzenia nie wierzył. I pamiętajmy, że Mickiewicz, w przeciwieństwie do podchorążych, którzy 29 listopada wywołali to powstanie, i w przeciwieństwie do cywilów, garstki cywilów, którzy nie umieli zabić wielkiego księcia Konstantego, prawda? Mickiewicz znał siłę i potęgę Rosji. Mickiewicz widział, komu powstańcy rzucają wyzwanie. Mickiewicz 5 lat spędził w Rosji, w tym kilka lat w Petersburgu i jak w trzeciej części Dziadów opisuje przegląd wojska, jest, prawda, w ustępie taki poemat, przegląd wojska, to on opisuje to, co widziały jego oczy. On nie wierzył, rzeczywiście nie wierzył w możliwość wygrania powstania i zresztą ja z Mickiewiczem też nie wierzę. Znam oczywiście książkę Jerzego Łojka o szansach powstania listopadowego, ale myślę, że nawet gdyby wojskowi lepiej się tutaj zachowali i gdyby udało się wygrać bitwę pod Ostrołęką, to jeśli to powstanie by nie upadło w roku 31, to by upadło w 32. Mikołaj by tutaj nie odpuścił, car Mikołaj, a potencjał wojskowy i gospodarczy Rosji w porównaniu do potencjału Królestwa Polskiego, no to jest, nie wiem, jak Monako do Francji, coś takiego, to po prostu nie mogło się udać. To mogło trwać ewentualnie trochę dłużej, ale Mikołaj I to był taki satrapa, który by na pewno nie poszedł na żadne ustępstwa i tak jak tę Polskę zdeptał, to Królestwo Polskie, odebrał uniwersytet, odebrał autonomię, wybudował cytadele w Warszawie i tak dalej. Zrobiłby to samo na pewno, być może rok później, ale na pewno by to zrobił. Myślę, że Mickiewicz właśnie nie wierzył w szansę powodzenia powstania. No i jeszcze wiadomo też, że starał się, że Mickiewicz miał taki silny, bardzo silnie rozbudzony patriotyzm lokalny. Przecież pan Tadeusz się zaczyna słowami Litwo, ojczyzna moja, prawda? Mickiewicz chciał, żeby wybuchło powstanie na Litwie i pojechał do Paryża, żeby dokonać tam, sfinalizować sprawę zakupu w Anglii kilkusetek karabinów, które miały być morzem wysłane później do Połągi, portu litewskiego, dla jakichś partii powstańczych na Litwie. Cała ta akcja oczywiście skończyła się niepowodzeniem, ale na pewno zabiegi wokół tego transportu broni usprawiedliwiają jakąś kilkutygodniową zwłokę Mickiewicza w przybyciu na ziemię polskie. To tyle. Dziękuję bardzo. Przy okazji może pojawiło się pytanie, zaraz do niego przejdziemy, ale przy okazji no jeszcze tylko tak. No nie jest to trudne pytanie, ale może taka refleksja. Właśnie no, to jest kolejna postać kluczowa dla polskiej historii, polskiej literatury, polskiej kultury, w której jednak są luki w badaniach nad tą postacią, a przeważają właśnie, jak pan mówił, no, nie zawsze takie najważniejsze czy też drążenie tych spraw, które są owszem popularne, ale no więc w związku z tym tak można sobie pozwolić na refleksję, skąd się to bierze, tak? Bo to nie jest jedyna postać, która rzeczywiście czeka też na taką biografię z próbą wyjaśnienia wszystkich tych luk. Jak tu pan profesor wspomniał, ten pobyt paryski nie jest dobrze
do końca przebadane, czy raczej jest bardzo słabo przebadane, także no i inne wątki też z jego życia. No także tutaj jest wciąż temat tak, do dalszych badań. Z drugiej strony rodzi się też pytanie o to, jak ten mesjanizm, który pan przedstawił, był później odbierany. Tak? To jest oczywiście bardzo szerokie pytanie. W jaki sposób jakby wpłynął na recepcję jego twórczości, bo chyba bardzo mocny, tak? Ja uważam, że tak, że tu są w ogóle dwie podstawowe rzeczy i we wszystkich zajęciach ze studentami, czy wykładach, czy jakichś wystąpieniach konferencyjnych, kiedy tylko mam okazję, to podkreślam, że kiedy mówimy o romantyzmie, to mówimy jakby o dwóch rzeczach jednocześnie i mieszamy pewne dwa porządki. Pierwsza rzecz to są immanentne wartości, które są wpisane w dzieła romantyczne. Przez te dzieła romantyczne też rozumiem oczywiście nie tylko pisma artystyczne, ale także inne jakieś wytwory piśmienne ludzi tamtej epoki, a także koleje ich życia. A druga rzecz to jest recepcja romantyzmu. Czyli mamy jakby pewien projekt świata zawarty w dziełach romantycznych i mamy model odbioru tego projektu w recepcji romantyzmu. I bardzo mocno chciałem podkreślić, że ten model recepcyjny jest drastycznym uproszczeniem. Jest wielką symplifikacją modelu, który stworzyli romantycy. Nie wiem, dlaczego tak się stało, ale romantyzm to była taka epoka, w której w krótkim czasie urodziło się bardzo wielu geniuszy. Ludzi obdarzonych niebywałym talentem i błyskotliwą inteligencją. I ci ludzie stworzyli po prostu pewne projekty egzystencjalne, polityczne, filozoficzne, religijne, a ich potomni, już nie tak genialni, starali się jakoś te projekty przyswoić, upraszczając je w sposób drastyczny. I dlatego właśnie tenorem jakby dzisiejszego wykładu uczyniłem to, żeby pokazać, że mesjanizm Mickiewicza nie był projektem megalomańskim. Nie był takim projektem, który miał nam pozwolić na zadzieranie nosa, że jesteśmy najwspanialsi na świecie, bo kiedyś to Pan Bóg sobie Żydów wybrał, a teraz Żydów odpuścił, a wybrał Polaków i szczególnie ich umiłował. To nie o to chodziło, to chodziło o wielkość ofiary i o siłę oraz znaczenie służby. Natomiast w recepcji oczywiście wyszła tylko już ta pierwsza część, że jesteśmy wielcy, jesteśmy wspaniali, jesteśmy wybrańcami Pana Boga i nie chcę już tutaj nazywać po imieniu jakichś nawet współcześnie obserwowanych ruchów, prawda, które są, wydaje mi się, pewnego rodzaju spuścizną tego mickiewiczowskiego mesjanizmu. No, pytanie tylko, czy dasz się w tej chwili jeszcze dotrzeć, odkurzyć, czy też odgarnąć ten cały balast recepcji i dotrzeć do tego romantyzmu, o którym pan mówił, do tego pierwotnego kształtu, tak? No, nie wiem, czy się da, ale należy próbować, tak jak z wieloma dziełami ludzkimi, prawda? Może się nie udać, ale trzeba próbować. Tak jest, dziękuję bardzo. Pan Filip pyta, jaki był stosunek Kościoła katolickiego i czytelników polskich do prezentowanych idei mesjanizmu Mickiewicza w owym czasie? Czy Mickiewicz nie był oskarżany o bluźnierstwo? Nie, nie był oskarżany o bluźnierstwo. Nie jest tak łatwo być oskarżonym o bluźnierstwo, dlatego że teologicznie mesjanizm Mickiewicza wspierał się na takiej prawdzie o permanencji dzieła zbawienia. To chodziło o to, że to nie jest tak, że zbawienie dokonało się raz przez Chrystusa w czasach, prawda, nie wiem, cesarza Tyberiusza, prawda, że wtedy było zmartwychwstanie i teraz wszyscy z tamtych wydarzeń korzystamy. Zbawienie to jest proces, który wciąż się dokonuje. Na przykład w każdej mszy świętej, prawda? I zbawienie polityczne, tak jak Mickiewicz je projektował w Księgach Narodu i Pielgrzymstwa Polskiego,
było pewnego rodzaju transpozycją praw chrześcijańskich na rzeczywistość polityczną. Oczywiście duchownym to się niezbyt podoba. Duchownym to się niezbyt podobało i na przykład, kiedy przetłumaczono Księgi Narodu i Pielgrzymstwa Polskiego na język francuski, to papież Grzegorz XVI nazwał tę książkę naiwną i pełną błędnych wyobrażeń, broszurą. Prawda? To się nie podobało, ale jednocześnie nie uważano, żeby to był jakiś ruch antykościelny, czy ruch, który promuje alternatywne jakieś religijne ruchy wobec Kościoła. W związku z tym nie doszło tutaj do indeksowania tych dzieł, ani ich potępienia. Co inaczej z towianizmem? Co innego z towianizmem? Tutaj towianizm był już próbą jakby tworzenia alternatywnej instytucji wobec Kościoła, chociaż sam Towiański się od tego odżegnywał, ale Mickiewicz był bliski już takiego myślenia. I propagując towianizm w wykładach paryskich, w prelekcjach w Collège de France, Mickiewicz szedł już w kursie kolizyjnym do Kościoła katolickiego i na przykład trzeci kurs prelekcji paryskich znalazł się na indeksie ksiąg zakazanych i został z tego indeksu zdjęty, o ile wiem, dopiero przez Jana Pawła II. Także tutaj już takie kolizje były. Ale w tym okresie mesjanistycznym, o którym mówiłem w wykładzie z początku lat 30., takiego potępienia, że tak powiem, urzędowego nie było. Ponieważ nie ma więcej pytań, ja jeszcze pozwolę sobie powiedzieć parę rzeczy, co jeszcze się odbędzie w dłuższej perspektywie z projektu Dwustulecie Polskiego Romantyzmu w tym roku. Wspominałem, przypomnę, od 14 sierpnia, co sobotę o 16, spod kolumny Zygmunta będą startować spacery, takie godzinne spacery tematyczne śladem Fryderyka Chopina. Natomiast jeszcze wszystkich miłośników poezji polskiej okresu romantyzmu. Zapraszam już teraz na 8-9 września, tuż po rocznicy Słowackiego, jak zwykle, w Warszawie, w Domu Literatury, czyli w siedzibie Stowarzyszenia Pisarzy Polskich naprzeciwko zamku, będzie jeden dzień całodzienny, polska wersja znanego, organizowanego od 23 bodajże lat przez pana Mariusza Lobromskiego, Festiwal Dwóch Kultur, Festiwal Dialog Dwóch Kultur, który zazwyczaj się odbywa w Krzemieńcu i który to Festiwal Dialog Dwóch Kultur jest okazją do właśnie dialogu ze strony z badaczami, z kierownikami instytucji po stronie litewskiej czy ukraińskiej. I z ich spojrzeniem na romantyzm. I w tym roku z przyczyn pandemicznych taka jednodniowa impreza zaśrodkowana, czyli to będzie cykl wykładów i dyskusji wokół trzech w zasadzie nazwisk. W pierwszym dniu będzie to Słowacki, Norwid i Mickiewicz, natomiast kolejny dzień będzie się odbywał w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, w pięknym miejscu, które dane mi było właśnie wczoraj po raz pierwszy odwiedzić. I tam będzie cykl kilku spotkań wokół Zygmunta Krasińskiego, w tym spacer tematyczny śladem właśnie Zygmunta Krasińskiego i następnie będzie koncert muzyki Chopina. Także te dwa dni, 8-9 września w Warszawie, wszystkich zainteresowanych zapraszam do śledzenia głównie strony facebookowej Ośrodka Badań nad Pamięcią Zbiorową Studiów Muzealnych, bo przypomnę, że to stowarzyszenie realizuje ten projekt właśnie Dwustulecie Polskiego Romantyzmu z programu Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Edukacja Kulturalna. Jest to projekt dwuletni. No a właśnie najbliższymi imprezami będą te dwie. Również na moim Facebooku, a niektórzy z Państwa są przeze mnie regularnie zapraszani przy okazji wydarzeń. Także serdecznie zapraszam do śledzenia właśnie tych kolejnych imprez.
mówiła o tym teraz, żeby już Państwo mogli się, że tak powiem, szykować na tę okazję. Poza tym jest to inny jakby kanał kontaktu z Państwem. Miejmy nadzieję, że całą jesień i już przyszły rok będą się mogły wszystkie wydarzenia odbywać w realu, tak, z udziałem publiczności, co nie znaczy, że nie będziemy raz na miesiąc, raz na dwa miesiące organizować takie spotkania z panem profesorem Fabianowskim, ponieważ rozmawiając i śledząc Państwa reakcje, widzę, że takie pytania, czy takie jednak zwyczaj, czy taka potrzeba organizowania spotkania online jednak się pojawia, bo jest to wygodniejsze czasami i po prostu dociera do innej rzeszy publiczności. Niemniej jednak oczywiście najważniejsze i najcenniejsze są te spotkania osobiste i między innymi z panem profesorem Fabianowskim będziemy mogli się 8 września w Warszawie spotkać. Będzie też pan profesor Twaszyński, pani Szelamakowska, pani profesor Rzęda oraz ze strony naszych przyjaciół, sąsiadów, dyrektor Muzeum Adama Mickiewicza w Wilnie, będzie pani dyrektor Muzeum Słowackiego w Krzemieńcu, szef ośrodka bardzo ważnego na Litwie kulturalnego w Jaszunach, PAS w Jaszunach. Także będzie to okazja do tego, żeby też wysłuchać, jak widzą nasz romantyzm nasi przyjaciele za wschodniej granicy. A póki co dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję też za transmitowanie, obsługę techniczną ekipie BlogPressu, szczególnie panu Michałowi Kostrzakowskiemu oraz panu Bernardowi Oleszkowi. Panu profesorowi bardzo serdecznie dziękuję. No i już za 5 tygodni będziemy, czy może 6 tygodni, abyśmy mieli szczęśliwą okazję spotkania się wszyscy już z udziałem publiczności w Domu Pisarzy, Stowarzyszenia Pisarzy Polskich w Warszawie. Bardzo serdecznie panie profesorze dziękuję. Ja bardzo dziękuję panu profesorowi, dziękuję bardzo państwu. Ja również i do zobaczenia. Do widzenia.